Ćwiczenia taktyczno-bojowe przeprowadzone na terenie zakładu naprawczych taboru kolejowego w Mińsku Mazowieckim miały cel doskonalenie umiejętności wspólnego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych z zakładową straż pożarną i jednostką ratowniczo-gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej, sprawdzenie przydatności sprzętu ratownictwa technicznego będącego na wyposażenie jednostki ZSP i JRGPSP, podniesienie sprawności operacyjno-technicznej przez prowadzenie ćwiczeń w warunkach bardzo zbliżonych do warunków realnej akcji ratowniczo-gaśniczej, zaprezentowanie sprzętu i poznanie pracowników zakładu z parametrami technicznymi urządzeń ratowniczych, zapoznanie pracowników PSP z technologią i zagrożeniami występującymi na terenie ZNK oraz rozpoznanie operacyjne mające na celu ułatwienie prowadzenia ewentualnej akcji ratowniczo-gaśniczej. Złożenie do ćwiczeń. Na drodze transportowej wewnątrz zakładu nastąpiło zderzenie samochodu osobowego z samochodem ciężarowym przewożącym ciele palne. W wyniku zderzenia w samochodzie osobowym ulega zapaleniu zbiorni z etyliną. Kierowca samochodu traci kontrolę nad pojazdem i uderza w drzewo. W wyniku zderzenia dwie osoby znajdujące się wewnątrz samochodu zostają uwięzione. W samochodzie ciężarowym uczestniczącym w kolizji nastąpiło uszkodzenie zbiorników z ciecią łatwopalną, która wyciekając z samochodu powoduje zagrożenie. W akcji ratowniczo-gaśniczej zostaje zdysponowany samochód gaśniczy z zakładowej straży pożarnej ZNK. Sekcja otrzymuje zadanie ugaszenia palącego się samochodu i wydobycia rany. Po gaszeniu pożaru i dotarcia wnętrza uszkodzonego samochodu przy pomocy pił spalinowych zostaje ewakuowany kierowca samochodu. Pasażer na nogi zakleszczone w pojętej karoserii i wydobycie go bez użycia specjalistycznego sprzętu jest niemożliwe. Dowódca akcji dysponuje w rejonie ćwiczeń lekki samochód ratownictwa technicznego oraz samochód gaśniczy wodopianowy z JRGPSP. Sekcja samochodu ratowniczego otrzymuje zadanie wydobycia poszkodowanego wraku samochodu. Sekcja samochodu gaśniczego otrzymuje zadanie pokryć pianą średnią uciekającej ciecz palnej z rozbitego samochodu ciężarowego i zabezpieczenie pozostałego sprzętu znajdującego się na parkingu.
teraz? Dobra. Ja tak czekaj, a to jest mięso. Bierze? Dobra. Często, no powiedzmy, nie zawsze zdarzają się zabony samochodu podczas tego typu katastrof, upadków drogowych. Działania te przebiegają w sposób troszeczkę odmienny. Tutaj na tych zmianach chcieliśmy głównie zademonstrować możliwości sprzętu posiadanego przez straż zakładową, jak i również przed jednorazową ciągaścią swojej strzyżą. Tu koledzy zrobili to w sposób pokazowy, że tak powiem, w normalnych warunkach. Dzieje się czymś szybko, bez tych elementów typowo ćwiernych, jak zbiórka, zdanie modulki i zdawanie pokazu drogowego. No tutaj chcieliśmy to szerzej zademonstrować. Mogę powiedzieć, że ten samochód, który dzisiaj montujemy, poznamy od niedawna, był już kilkakrotnie przy zdarzeniach na szosach naszego rejonu. Przedno część tego sprzętu, który na tym samochodzie znajduje, był przewolony na wiele gorszym samochodzie, w samochodzie marki Żuł, który bardzo często w połowie drogi do rażenia ulegał awarii. Co do samych ćwiczeń, myślę, że są ćwiczenia osiągnięty. Bardzo dobrze współpracowały z grobą obydwie jednostki. Chciałbym podziękować ćwiczący, jak i tyły, który się nie opłaci. Dziękuję. Może się od nazwy samochodu. Jest to lekki samochód ratownictwa technicznego, ściśle mówiąc drogowego. Czy może być użyty również do różnego rodzaju katastrof budowlanych, jakichś awarii, urządzeń technicznych. Główne jego założenie jest wykorzystywanie go do zdarzeń na drogach. Zasadniczym, podstawowym sprzętem na samochodzie jest zestaw narzędzi hydraulicznych, w tym przypadku firmy holenderskiej Holmatro. Zestaw się składa z poszczególnych narzędzi, bębna z przewodem ciśnieniowym oraz urządzenie napędzające, jest to pompa hydrauliczna, tak zwana duo, która może jednocześnie napędzać dwa urządzenia, pompa jest napędem spalinowym. Możliwości tego, tych poszczególnych urządzeń. Narzędzie są to życe, tak zwane, my to nazywamy rogi bała, albo inaczej pręki życia, są to stop-potem. Służą do cięcia wszelkiego rodzaju elementu. Siła, maksymalna siła tnąca tchnożyty w jej skrajnym punkcie wynosi 29 stopni w tym miejscu. Można ciągnąć wszelkie elementy, jest ograniczenie do 20 prędy, liczę do 22. Drugie urządzenie. Jest to urządzenie tak zwane popularnie kombi, inaczej mówiąc nożyco rozpraki. Służą zarówno do cięcia elementów, jak i do rozpinania. Z tym, że siła, maksymalna siła cięcia równie 29 ton, tu na samych licach. Jest ograniczenie, że można ciąć elementy do 13 mm głośności, czyli litr pręd do 13 mm. Nie mam problemów z jakimiś tam słupkami samochodowymi i tak dalej. Maksymalna siła rozpierania 4,5 tony, czyli są tutaj na samych końcach rozpieraków i maksymalny rozstaw 32 mm. Jest to urządzenie
trochę zbyt mało wystarczający, jak na nasze potrzeby, ponieważ obecnie są wykorzystywane typowe rozpieraki, kiedy siła rozpierania jest o wiele większa, 16 ton i postaw tych ramion przekracza 80 mm. I ostatnie urządzenie jest to rozpieracz cylindryczny, siłownik cylindryczny typu RAM, który może rozpierać elementy z siłą maksymalną 10 ton. Działa tylko w jedną stronę, działa jako rozpiera. Są podobne urządzenia, które działa w obliwą. Ściągają i rozciągają. Maksymalne pole pracy 40 cm, czyli to urządzenie ma długość samą 10 cm oraz maksymalnym rozcięciu 110 cm. No to było wszystko. Dodał jeszcze do urządzenia typu kombi, posiadamy łańcuchy. Przyjdziemy. W tej chwili kolega zakłada haki. Po założeniu tych końcówek takami poprzez wykorzystanie suchu urządzenie może być używane do ściągania elementów. Mówię, że bardzo szkoda, że ma samochód wyłączona kierownica, kluma kierownicy. Tak często się zdarza, że składowanie jest przyciągnięte kołem kierownicy i nie ma możliwości do wyjścia. Wtedy wykorzystując te urządzenia i łańcuchy, łapiąc po prostu za kierownicę i za część powozia z przodu, po kawałku, po te 30 cm ociągamy kolumnę kierownicy i w ten sposób odblokując. Po prostu ociąganie następuje 130 cm i się przyładza. I praktycznie można to, ile ma łańcuch na takim polu, żeby sterować. Może teraz odkładam i może w tych rekach są dlatego tak nie. No właśnie, to jeszcze. To jeszcze końcówki może na razie tam nie ma to. Ma zadziałać ten drugi stan. Tak jak po początku już nigdy nie musimy na nim wyjść. Na później wtedy nie ma. To się nazywa na pokazie. To się prosi. Tam jest tam. Nie. To nie jest zachodzi. A może dokończę w ogóle możliwość tego samochodu, a potem kolejny przejdę do księga. Tu jeszcze mamy. To jest w zasadzie robionych stoków, klinu do uszczelniania wszelkiego rodzaju zbiorników. Tam się zdarza, że na przykład przełożonki sobie jeszcze substancje chemiczne. Są pewien rodzaj moszy, które mogą być korzystane do transportu w kursowanych miejscach trudno dostępnych, kiedy jest trudniej po prostu przejść. Na zwykłym noszę. Z czym te narzędzia nie lepszymi wiadomo chodzi. I tak i typ te nie w nich. Lampa ostrzegacza, szkła i latarka wykonań przeciwdrzegowym. Tak dzień. I apteczka pierwszej pomocy, od pomocy przemety, czyli z środkami opinkowymi. Tu wykorzystany ćwiczeń, tam poszkodzany był nóż wzięcia aparatu bezpieczeństwa. Tak, był. Złożenko wykonuje się zresztą. No i gaśnice, taśma ostrzegawcza w przypadku jakichś, gdy pania rzeczywiście są prowadzone. Na rogach, kiedy próbuje duży ruch, tak jest zaproszony przez policję. Odznakujemy ten akt ostrzegawcza. Może ta smacza. Nie ma tego pomoporu, nie ma z czterema najeźdźcami halenowymi o każdej po 500W, tam 7000W. Sterowanie odbył się ręcznie i elektrycznie. Obracamy dookoła właśnie poziomej. Ręcznie pionowej elektrycznej. Przejdziemy z tyłu samochodu. W tyłu znajduje się agregat prądotwórczy mocy 2200 W, czyli wystarcza na zabezpieczenie 4 naczyń. Daje 200 W drobne rzędzia. Pojemniki z różnym drobnym sprzętem. W tej chwili jeszcze nie mamy w pełni wypełnionego samochodu. Brakuje nam takich wielu objazdów, niestety. Też kosztują i
to nie mamy możliwości pełnego wyposażenia do samochodu. Płoszek kul, takie rzeczy, tak, lina holowca, linii ratownicze, głębi mamy, pojemnik na zwłoki, woki na zwłoki, to jest też da się bardzo często rzecz, po prostu od matki. Tutaj jest poduszka pneumatyczna, jest to poduszka z materiału gumowego, używnione, służy, to są dwie poduszki o napowaniu powietrza. Taka puszka może podnosić na wysokość 1,20 m różne pojazdy, elementy. Jedna poduszka ma nosić 5,6 tony. Są dwie poduszki i do nich osręb, czyli rozdziela tlenu do spełniania powietrzem. Poduszka jest spełniana. Poduszki wiecznie, które są z tej strony, czy maszyn, widzicie? Z układu hamulcowego, pneumatycznego samochodu. Ciężarowego, każdego, mamy do tego przewód. Tu jeszcze aparat powietrzny, też z własnym planem. W planie mamy jeszcze pokazać ten samochód, drugi aparat powietrzny. Tu mamy nosze, to specjalne nosze ratownicze dla poszkodowanych wypadków tego typu, czy to się zdarza, że osoby mają uszkodzone, na przykład tego, jeszcze do tego dochodzi, baraka była brzydka, bo ciszej. No jak i drobny sprzęt, opara, szpadel, środka elementem ulic, po zakończeniu działań musimy sobie również posprzątać. I żeby to wszystko... No i jeszcze mamy wyprawy, przydatne wspólnie na drogach czy samochodach ciężarowych, cisterna i tak dalej. I obie można złożyć. No i tutaj mamy jeszcze ten kuch. Tu jeszcze jest miejsce na... bezpalinową do cięcia betonu i stali, którą prezentowali koledzy z ZPP-ku. My mamy teraz tylko jedna komputer, która jest na tym samochodzie, natomiast na tym jeszcze nie mamy, w przyszłości nie mieli. To paliwa pasowe do samochodu, do agregatu polskiego. Tam my jeszcze też paliwa pasowe do popy hydrauliczne. Tu jeszcze miejsca na drogę przed, w przyszłości będzie też. Tutaj mamy pasowe na jeszcze pachołek z lampą wyzwałą, którą na nogach bardzo często używa, szczególnie gdy przy awariach braki policjantów można zabezpieczyć. W dzień w końcu to bardzo słabo widać światło. Dobra, teraz można było pomyśleć. Czy to się okazało, że kiedy są chodzi jak teraz? To znaczy, że to wszystko robili takim sposobem gospodarzy. Była zakomplikowana, ona zakupiła takie samochody puste po prostu i każda jednostka wyposażała je we własnym zakresie. Ubiegłego roku samochód kosztował 340 milionów. Sam samochód, na przystosowanie go do nadpłoczy zapłaciliśmy 180 milionów, czyli wykonanie tych pojemników, skrylek, całego stażu. Do tego jeszcze dochodzi masz świetlnorowy agregat. Masz agregat, te linki, nosze, ten kosmiczny sprzęt. To jest jeszcze układ rozstawienia, który można po prostu sobie doładować akumulator, wykorzystując ten nagrek. Natomiast ten sprzęt hydrauliczny, ratowniczy, obecnie jego cena, jego komplektu jest w całkowicie się około 600 milionów. Myśmy ten sprzęt kupili 3 lata temu, kosztował wyszło 229. Czyli łączny koszt, łączna wartość tego samochodu w chwili obecnej grubo przekracza miliard. Jest to nam lepiej, a w kraju jeżdżą samochody średnie lub ciężkie i koszt już dochodzi do 10 miliardów. Zresztą teraz taki samochód jak ten kosztuje najmniejszy miliard 200, miliard 100. No tu ruchem, grega. Uratowała, ja bym wypiał coś z mojego samochodu, żeby się, tak? Sprzęt do życia ludzi.
Na wody. To już to górą przewodzi. Czerwoną górą. Drugi mi za mocno. Drugie urządzenie. Jest to urządzenie tak zwane inaczej mówiąc nożyco rozsieracz. Służą zarówno do cięcia elementów, jak i do rozsierania. Tym, że siła, maksymalna siła cięcia ruchu jest 29 ton. Na samym końcu jest to ograniczenie, że można ciąć element do 16 mm długości, czyli litę prędzej do 16 mm. Nie ma problemu z jakimiś usługami samochodowymi i tak dalej. Maksymalna siła wspierania 4,5 tony, czyli liczba tutaj na samych końcach tego staku i maksymalny rozstaw 32 mm. Czy jest to urządzenie trochę zbyt mało wystarczające jak nasze potrzeby. Obecnie są wykorzystywane typowe rozkraki, kiedy siła rozpinania jest o wiele większa do 16 ton i rozstaw tych ram przekracza 80 mm. I ostatnie urządzenie jest to rozkrak cylindryczny, głownik cylindryczny ram, który może opierać elementy z siłą maksymalną 10 ton. Działa to w jedną stronę, działa jako rozpieracz. Są pewne urządzenia, które dają w obie strony. Wciągają i rozcierają. Maksymalne ponad 40 cm. Czy to urządzenie ma długość samo 50 cm po maksymalnym rozwinięciu 110 cm. No i to było wszystko tego, jeszcze do urządzenia typu kombi poznamy łańcuchy. Przyjdźmy. W tej chwili kolega zakłada haczyk i po złożeniu tych kosztówek starami wykorzysta łańcuch. Urządzenie może być używane do ściągania elementów. Nie wiem, w przypadku szkoda akurat nie ma została zmontowana kierownica, kolumna kierownicy. Często się zdarza, że poszkodany jest przygnieciony koło kierowcy i ma możliwość dojęcia. Wtedy wykorzystując to urządzenie i łańcuchy, łapiąc za kierownicę i za część podwozia przodu, w
kawałku po 40 cm odciągamy kolumny kierowcy i od ten sposób odkupuje. Po prostu wciąganie w tę burzę 30 cm przykład. I faktycznie, no może to, ile mamy łańcucha, tak pomożemy pracować. Może raz podłużam i ruchom. Można tych tak samo podłużyć. No mówię, to jeszcze tąki może zajmijcie na razie, bo tam nie wiem co, nie ma tak zagładzki z tymi dziećmi. Tak ten sposób potrzebuje mobilę lękami. Na pewno nie. Na pewno nie chcę. Może kończę, bo może właśnie samochody potem kiedy przejął do ciebie. To jest samy. Zestaw zagrywanych stożków klinu do oszczelniania wszelkiego rodzaju rodnika. Tam się zdarza, że na to są przełożone jakieś pierwsze substancje chemiczne. To są ten rodzaj doszy, które mogą być wykonane do transportu kursowanych w miejscach trudno wstępnych, kiedy jest trudniej po prostu nosić na zwykłych nożach. Skrzynia z narzędziami dielerycznymi, wiadomo o co chodzi. Pętaki, szczypce, miedzi. Lampa ostrzacza, cykła, latarka. Wykonamy przeciwdrutowy. I apeczka pierwszej pomocy, o pomocy pimety, czyli ze środkami płatnym. Tu był wykrystany dzieciak, tam poszkowany nóż cięcia pasów pieczeństwa. A tak był. Drugi jest ręką, ruchem znajduje się zresztą. No i taśma ostrzegacza w przypadku jakichś, kiedy działania się prowadzę na drogach, kiedy panuje przy rukach, jest na przez policję. Oznakujemy ten ostrzegacz. To jest może smaczne. Do końca. To masz oświetlony z trzema najeźdźcami i hadenormi o każdej po 500 W, łącznie 2000 W. Sterowanie odbywa się ręcznie i elektrycznie. Obracamy do koła w poziomej. W ręczce pionowej elektrycznej. Przejdziemy z tyłu samochodu, z tyłu znajduje się. Znajduje się agregat prądotwórczy o mocy 2200 W, czyli na wystarczy na zabezpieczenie 14, daje 200 W, to jest drobne rzędzia. Pojemniki z różnym drobnym sprzętem. W tej chwili jeszcze nie mamy w pełni wyposażonego samochodu, brakuje nam takich wielu dobiazgów, ale niestety też kosztują i no nie mamy możliwości pełnego wyposażenia do samochodu. Płosze kul, takie rzeczy jak linia holowca, linie ratownicze. Mamy pojemnik na zwłoki, woki na zwłoki. To jest też da się bardzo często rzecz, że już nie, po prostu sobie ma. Tutaj jest poduszka pneumatyczna. Jest to poduszka z materiału gumowego. Służy dwie poduszki o po napowaniu powietrza. Taka puszka może podnosić na wysokość 1,20 m różne pojazdy, elementy. Jedna poduszka ma nosić 5,6 m. Tam dwie poduszki i do nich osęt, czyli rozdzielacz tlenu do spełniania powietrzem. Poduszka jest spełniana. Poduszki wiecznie, które są z tej strony maszy, widzicie? Z układu hamulcowego, pneumatycznego samochodu ciężarowego, każdego praktycznie. Mamy do tego przewód. Jeszcze aparat powietrzny też z własnym planem. W planie mamy jeszcze pokazać ten samochód, drugi aparat powietrzny. Tu mamy nosze, to specjalne nosze ratownicze dla poszkodowanych wypadków tego typu. Często się zdarza, że osoby mają uszkodzone na przykład. Tego jeszcze do tego dochodzi, baraka była brzydka, bo ciszej
No i taki drobny sprzęt, opara, szpadel, środka metan ulic. Po zakończeniu działań musimy po sobie również posprzątać. I żeby to wszystko. No i jeszcze mamy poprawne, nowe, przydatne wspólnie na drogach czy samochodach ciężarowych, cisterna i tak dalej. I robimy można nam złożyć. No i tutaj mamy się ten kuch. Tu jeszcze jest miejsce na bezpalinową do cięcia betonu i stali, którą prezentowali koledzy z ZPP-ku. My mamy teraz tylko jedna kąpiel, która jest na ten samochód. Natomiast na tym jeszcze nie mamy. To paliwo zapasowe do samochodu, do agregatu polskiego. Tam my jeszcze paliwo poszło do pompy hydraulicznej. Tu jeszcze miejsca na drogę, że w przyszłości będzie tutaj mamy pompę na pompę. Tu jeszcze pachołek z lampą wyrwałą grą. Na drogach bardzo często się używa, szczególnie gdy przy awariach braki policjantów można zabezpieczyć. W dzień w końcu to bardzo słabo widać to światło. Dobra, teraz można to głucho niż... Znaczy, to wszystko robili tak, tak sposobem gospodarzy. Był zakupiony, ona zakupiła takie samochody. Puste po prostu i każda jednostka wyposażała je we własnym zakresie. Zwykły samochód kosztował 340 milionów, sam samochód, za przystosowanie go do nadpłoczy zapłaciliśmy 180 milionów, czyli wykonanie tych kiemników, skrytek całego strażu, do tego jeszcze chodzi masz, pietrzowy agregat, masz tak, agregat, te drabinki, osze, ten kosmiczny sprzęt. To jest jeszcze układ prostowy, który można po prostu sobie doładować akumulator, wykorzystując ten agregat. Natomiast ten sprzęt hydrauliczny, ratowniczy, obecnie jego cena, jego komponentu jest, kształtuje się około 600 milionów. Myśmy ten sprzęt kupili 3 lata temu, kosztował, weszło 229 milionów. Czyli łączny koszt, łączna wartość do samochodów i obecnie grubo przeracza miliard. Jest to, powiadam, lepiej, a w kraju jeżdżą samochody średnie lub cienkie i koszt już dochodzi do 10 miliardów. Zresztą teraz taki samochód jak ten kosztuje najmniejszy miliard 200, miliard 100. No tu ruch agregat. Uratowała, ja bym powiedział, co z mojego samochodu robi się, tak? Sprzęt do życia, ludzie.
spada na wody. Przełóż to górą przewodzi. Teraz mam górą. Drugi samochód.